Dobry wieczór. Przepraszam Państwa bardzo najmocniej za opóźnienie, ale sami Państwo rozumiecie, że to poszło. Dokładnie, najbardziej przepraszam planów. Co mam zrobić? Ale nie mają pomysłu. Rozumiem. W ten sposób się dzielimy. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Witam serdecznie na konferencji pomeczowej. Mecz o brązowy medal rewanżowy. Unia Tarnów kontra Klub Sportowy Toruń. Zwycięsko z tej batalii wychodzą mimo wszystko zawodnicy Unii Tarnów 53-37. Oni zdobywają brązowe medale. Na konferencji jest z nami trener drużyny toruńskiej, pan Jacek Krzyżaniak. No, z perspektywy tego meczu początek bardzo wyrównany. Ale potem, no raz, że chyba brak Griszy Łagut od początku i pytamy również teraz o zdrowie i stan Pawła Przedkowskiego, który musiał pojechać do szpitala na kompleksowe badania. Wiem, który został wykluczony. Troszeczkę zaskoczony jestem tym, aczkolwiek wiadomo, sędzia podejmuje decyzję i nie ma co na ten temat rozmawiać. No ale przypadek chociaż jest to, że Hag został umieszczony w jego przednim kole i to nie wiem, gdzie miał się zmieścić, czy miał jechać za bandą i w pasie bezpieczeństwa. No, uważam, że najlepiej było, gdyby można było powtórzyć w czteroosobowym, no, ale widać, takiej sytuacji nie ma. Sędzia podejmuje decyzję i nie ma co na ten temat rozmawiać. Z Pawłem, no Paweł trafił do szpitala. Już ma problemy z lewą dłonią, z palcami generalnie. Ale na chwilę bez takich żadnych poważniejszych obrażeń. To się wszystko okaże. Rozumiem. Mogą być połamane. Rozumiem. Czy mamy kciuki w każdym razie? Oczywiście, w pierwszym etapie, w pierwszej fazie okazało się zadawać, to człowiek jest rozgrzany. Nie odczuwa tak tego. Jasne. Nieraz jest tak, że po kilku dniach wychodzi na zewnątrz, że tak powiem, a tutaj widocznie naprawdę musiał to mocno doskwierać, jeżeli po upływie 5 minut poczuł ból niesamowity i udał się do szpitala na przesiedlenie. Ale zasłonięcia nie było? Nie było zasłonięcia. Ale chcieliśmy przede wszystkim też złożyć wielkie gratulacje za podjęcie tak naprawdę tej walki, bo niełatwo się chyba jedzie też na mecz rewanżowy, kiedy wiadomo, że do odrobienia jest jeszcze plus 10 punktów tak naprawdę, bo mecz u siebie przegrany, a potem jeszcze trzeba tego wyniku gdzieś tam podgonić do przodu. Wielkie gratulacje za podjęcie mimo wszystko tej rękawicy i za walkę dzisiaj. No tak, znaczy szczerze mówiąc, walka była przez całe zawody, ale w pierwszej fazie część zawodów zapowiadało się to całkiem nieźle. Myślałem, że będziemy w stanie to odrobić, no ale niestety nie udało się. Powodem było to między innymi, że Paweł uległ wypadkowi i dalej nie występował w swoich biegach. No a poza tym uważam, że wszyscy całą zdrowo skończyli. Czas teraz. Myślę, że w imieniu zawodników i trenera dziękuję w takim razie serdecznie za te gratulacje. Oskar Pfeiffer, zawodnik młodzieżowy drużyny Klubu Sportowego Toruń. No na pewno jest troszkę zawód, bo mimo wszystko ty masz tą końcówkę dużo, dużo, dużo lepszą. Gdzieś tam ten początek może nie był taki udany, ale końcówka dużo lepsza. Bardzo fajne wyścigi z swoim udziałem dzisiaj w Tarnowie. Jak oceniasz dzisiejszy występ? Gratuluję serdecznie drużynie brązu oraz dobrego przygotowaniu toru do walki, co nie było łatwe na pewno po takich opadach. Okazało się, że i chodzi duża i mała, co sprzyjało mijankom. No cóż, tak jak mówicie, ta końcówka sezonu zupełnie lepsza w moim wykonaniu. Gdzieś podchodziłem do ładu ze sprzętami, za to też dziękuję tacie za to, że pomógł mi mniej więcej ogarniać. Cóż, tak jest, jeżeli tyle. Dziękujemy serdecznie. To tyle Oskar Pfeiffer. Czas na zawodników gospodarzy. Zaczniemy sobie od trenera Pawła Barana. Czy możemy puścić zawodników z drużyny toruńskiej? Bo czekają na nas długo i długa droga przed nimi. Tak, zaraz. Możemy? Tak. Bo oni naprawdę czekają. Dziękuję. Jeszcze raz gratulacje panu.
No a my teraz będziemy wypytywać sobie gospodarzy, zawodników, drużyny. Pytanie nieprawdziwe. Zawodników, drużyny, unitarnów, którzy zdobyli dzisiaj brązowe medale. No cóż, zacznijmy od trenera. Paweł Baran, na pewno szczęśliwy jesteś, Pawle, bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo w tym sezonie. No wielu mówiło o tym, że Unia to byłby wszystko do spadku, jak najwyżej to piąte, tam szóste miejsce, to będzie wszystko w ogóle, co da się zdobyć z tą drużyną, a tu medal jakby się, jakby nie mówić, że jest to wielki sukces, ogromny sukces, a ty jeszcze dodatkowo w pierwszym roku swojej pracy trenerskiej zdobywasz go, jakie to uczucie? Tak, dzięki Kamilu. W zasadzie wszystko powiedziałeś, co chcesz powiedzieć, tak? Rozumiem, że na następną, w przyszłym sezonie ja przychodzę na konferencję tłumaczyć zawodników i trenera. Tak, oczywiście spekulacje przedsezonowe są spekulacjami. Udowodniliśmy w tym roku, że można złożyć fajną drużynę, która potrafi się dogadać i być monolitem poza torem, na torze. I to było najważniejsze. Jak już mogę mówić, to nie byłoby to możliwe. Znaczy tak, powiem w sumie, drużyna, prezes, zarząd, ja, turomistrzowie, kierownik drużyny, sponsorzy, to jest wszystko jedno wielkie koło zębate, które jedno napędza drugie i wszyscy zdali ten egzamin, dzięki temu zdobyliśmy brązowy medal, z tego się trzeba cieszyć. Dziękujemy kibicom, którzy tak licznie nas wspierali i dzisiaj byli z nami, dopingowali nas. Dziękuję sponsorom, przede wszystkim grupie Azoty, dzięki temu możemy tutaj być i cieszyć się z tych brązowych medali. No to czas teraz chyba na kapitana naszej drużyny, Janusz Kołodziej. No dzisiaj no to rewelacyjny rzeczywiście występ, no bo jakby nie patrzeć, jest to komplet. Ta ostatnia dwójeczka to w parze z Martinem Bartolikiem na drugim miejscu, no ale to przecież komplet to komplet, jak można powiedzieć. I rzeczywiście w ostatnich tych meczach no, pokazujesz się z rewelacyjnej strony, czy to Tarnów, czy też inne zawody, jest chyba dużo lepiej. No to są play-offy, więc albo się jedzie, albo się nie jedzie. Cały sezon pracowaliśmy na to, żeby właśnie, jeśli chodzi o moją ekipę też, no to pracowaliśmy na to, żeby dojść do ładu ze sprzętem, z psychiką, ze wszystkim po kolei. No i na szczęście jak zaczęła się runda play-off, gdzieś tam to zaczęło coraz lepiej grać. Ogólnie w sezonie byliśmy cały czas bardzo dobrą, wyrównaną drużyną. Widać nawet po tym meczu, wszyscy gdzieś tam są waleczni. Nie tylko gdzieś tam start i tyle, ale gdzieś tam zawsze próbują na trasie walczyć, więc no widać, ewidentnie jesteśmy waleczną drużyną i potrafimy właśnie wydzierać nieraz jakieś zwycięstwa, czy też jakieś tam punkty, pozycje i tak dalej. No i to doprowadziło nas do tego trzeciego miejsca w końcówce, chociaż ja powiem szczerze, że gdzieś tam wierzyłem w to drugie też, że uda nam się zdobyć drugie miejsce i to jest dla mnie to mnie tylko boli jakby na koniec, ale zapominamy o tym, po prostu bardzo się cieszymy z tego, co jest i fajnie, że z Toruniem potrafiliśmy wygrać w Toruniu i u siebie też super pojechać, chociaż początek też nie był najciekawszy z tego względu, że jednak ten tor był po opadach, udało się go przygotować, ale to już nie był taki nasz wielki atut. Musieliśmy też popracować kilka biegów, żeby tak naprawdę odkryć, co najlepiej nam tutaj odpowiada, żeby ustawić te motocykle. A propos pracy, Janusz, pracujesz tylko w sezonie jako zawodnik drużyny unitarnów. Rozmawialiśmy sobie przed konferencją, bo ty tak naprawdę, no jutro może nie, ale we wtorek do pracy normalnie idziesz, bo masz przecież swoją szkółkę, dzieciaki, z którymi pracujesz, no dopóki pogoda pozwoli, no to trzeba coś tam robić, prawda? No tak, ale ta praca daje mi tyle radości, że nie czuję się w ogóle, jakbym szedł do pracy, tym bardziej jeszcze to mnie przyciąga do żużla, bo praca właśnie z młodzieżą to jest coś wspaniałego i powiem szczerze, że to też mi dużo pomogło, żeby w tych play-offach lepiej jechać, ponieważ przy tych dzieciach sam się dużo nauczyłem. Ja im mniej więcej mówię, jak jechać, a oni jeszcze mi pokazują, na czym można się jeszcze skupić, żeby gdzieś tam im podpowiadać, jak zapinać kask, jak nie wiem, ustawiać motocykle, jak jechać i tak dalej. Jak czasami sam sobie zdaję z tego sprawę, że ile okoliczności jest ważnych, co im to przekazuję, ale jednak przy nich widzę, że to jest mega ważne. Pomaga mi to właśnie jeszcze gdzieś tam osiągnąć więcej, także jakby to gra jakby na
dwie strony, no nie? Oni się cieszą, że robią postępy, i oczywiście ja też, ale z drugiej strony ja też robię postępy, że skupiam się nad niektórymi rzeczami takimi, na które wcześniej gdzieś tam nie patrzyłem. Warto dodać, że Janusza w tych jego bojach w szkółce żużlowej w ramach programu Start wspiera grupa Azoty. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Gdyby nie oni, to nic by z tego nie było. Jakbym był młody, to bym chciał być w takiej szkółce. Ja też, ja już na motor nie wsiądę, jak wiedział, że Janusz ma taką szkółkę, że on tu się zapisał. No i jak mówiłem podczas dekoracji, że to chyba najbardziej lubiany chłopak na Supermanie, w ogóle na południu Polski. No, Martinie, fantastyczna forma w tym sezonie. Oprócz, no tam zapominamy o tym, ale generalnie udowadniasz po raz któryś, no już chyba drugi rok z rzędu, tak naprawdę, że jesteś solidnym zawodnikiem. No i otwarcie też mówisz, żebyś nie zapukał. Dziesiąty rok. A dziesiąty rok, to w ogóle, to jest wspaniałym zawodnikiem, ale drugi rok to udowadniasz nam wszystkim, że to pukanie do drzwi pod nazwą Grand Prix to nie jest tak bez powodu chyba. Po pierwsze, chciałbym podziękować za te słowa. Chciałbym też podziękować wszystkim naszym kibicom. Chciałbym podziękować całej drużynie, zawodnikom, kapitanowi Januszowi, który jest świetny zawodnik, po prostu trenerom, naszemu klubowi, naszemu głównemu partnerowi grupie Azotim, bez której byśmy tutaj dzisiaj nie świętowali tego medalu na pewno. Kolejnym sponsorom, którzy są też bardzo ważni, żeby zdobywaliśmy te wszystkie wyniki. Czyli im przynależy słowa też podziękowania, tak jak wspomniałem, naszym kibicom. Ja się bardzo cieszę z tego wyniku, choć też nie ukrywam to, co Janusz mówił, że chciałyśmy być we finale, bo po takim sezonie, jakiśmy miały, to naprawdę ten apetyt był bardzo wielki, ale po prostu trzeba pomyśleć, co się stało, że dlaczego nie byliśmy w tej finale i trzeba wyciągać wnioski do przyszłości. Żeby zawsze walczyć o jak najwyższe cele. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ja też, jeszcze odnosząc się do meczu, mam nadzieję, że Paweł Przytulski będzie z nim wszystko w porządku, bo z mojej strony tam nie było żadnego umysłu spowodować upadek Pawła, bo raz, że tak nie jeżdżę i dwa, że jest to mój kolega i bardzo mi przykro, jeżeli coś takiego się stanie. Także wszystkie słowa jakby do niego należą, że szybkiego powrotu do zdrowia. Nie chcę tutaj dużo mówić. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Cieszę się, że mogłem być częścią takiej drużyny. Chciałbym pogratulować też Jankowi, który jest moim zdaniem chyba najlepszy zawodnik w rundzie playoff. W ogóle tam średnia to będzie blisko Czech. Także to jest wspaniała końcówka sezonu i nie tylko końcówka, cały sezon. I tak jak powiedziałem wszystkim i cieszę się, że mamy medal. Panowie, z mojej strony również serdeczne gratulacje. To była bardzo duża przyjemność was też wspierać, krzyczeć wasze nazwiska w tym sezonie. Gratuluję serdecznie. Czy są jakieś pytania? Pytalibyśmy jeszcze o przyszłość, bo tutaj jesteście filarami tej drużyny. Czy wiążecie z nią przyszłość i kolejny sezon? Są już jakieś rozmowy? Dzisiaj się chcemy dobrze bawić z tego sukcesu i chcemy to bardzo dobrze świętować. Chyba musimy jednak przeczekać ten etap, że musimy świętowanie jeszcze. Dokładnie. A później będziemy myśleć, bo wiecie, no ciężko jest jakby, nie wiem, nie zakończyć jednego tematu, myśleć o drugim. No na pewno cieszymy się z tego i mamy jeszcze drugie spotkanie. Jakby dziękując sponsorom i kibicom i wszystkim naraz, więc chcemy jeszcze to przeżyć i będziemy się nad przyszłością dopiero zastanawiać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.